zderzenia ze ścianą. Od pierwszej sekundy Materla zderzył się ze ścianą. I ja tutaj nie zgodzę się z moim serdecznym kolegą Andrzejem Wasilewskim, że tutaj doszło do jakiegoś przypadkowego ciosu. Pudzianowski od samiutkiego początku robił wrażenie, duże wrażenie tymi ciosami w stójce na Materle. Spychał go i od początku było widać, że ma bardzo dużą przewagę siły fizycznej. Natomiast to czyste trafienie pod Brudkowym w moim odczuciu rozpoczęło się od tego prawego cepa, który Materla przyjął na blok, ale te rękawiczki są tak malutkie i moim zdaniem ten cep Pudziana wstrząsnął już wtedy Materlą, dlatego już nie zauważył tego podbródka. Taka jest moja opinia. A wiesz, porwaliśmy w tych większych rękawiczkach, nie? Ja już mnie zgasił tym sierpem. Poczułeś, tak? Bo już mnie zabetonowało, wiesz.